Panie Bolesławie, nasz poprzedni odcinek pan zakończył w ten sposób, że a co to za kombinacja jest? A ja nie chciałem, abyśmy po prostu jakby zanudzali naszych widzów dość długimi odcinkami. Proszę mi powiedzieć, co to pan miał na myśli? Widzimy tutaj taką koło, ale to koło jest nie takie całkiem zwykłe. Ono ma tutaj jakieś tam łożyska. No właśnie. Są jakieś kuleczki. A przedtem te koła były takie proste, nie? No ale po co to wykombinowano, nie? No więc to koło, takie realne to koło, to jest szczególne. To jest takie koło, które w jedną stronę zapewnia, że obracając to koło obracamy wirnik, ale w momencie, kiedy wirnik będzie chciał się obracać, a my tutaj przyhamujemy, to się swobodnie będzie przemieszczało. Dlaczego to jest? To jest z dwóch względów. Dwa względy zdecydowały o tym, że taką konstrukcję stworzono. Czyli to koło jest ze sprzęgłem jednokierunkowym. Prawda? Czyli w jedną stronę jest opór, a w drugą stronę swobodnie można się przemieszczać. O co tu chodzi? Dwa elementy zdecydowały o tym, że konstrukcje takie powstały. Mianowicie, po pierwsze to, że silnik spalinowy nie ma równomiernych obrotów. Nie? Ponieważ tłoki pracują, raz jest sprężanie, raz jest rozprężanie i tak dla oka to wygląda, że to równo się obraca, ale dokładnie to nie obraca się równo. W związku z tym ten pas napędowy raz jest, szarpie go tu, a za chwileczkę luz, szarpie, luz. Prawda? No i jeżeli damy taki układ tutaj taki elastyczny, to te szarpnięcia są mniejsze i ten pas napędowy mniej drga i wytwarza mniej hałasu i się wolniej zużywa. To jest prawdopodobieństwo jedno. Zerwania jest mniejsze. No, zerwanie to jest skrajny przypadek. No, a drugi czynnik jest mianowicie taki, że jest bardzo duża bezwładność i to jest decydujący czynnik. Jest bardzo duża bezwładność tego wirnika. A obroty silnika mogą się zmieniać dosyć gwałtownie. W momencie, kiedy my mamy obroty silnika, nagle zwalniamy te obroty, to ten pas będzie tutaj mocno naciągany. A jeżeli on ma takie sprzęgło, to tutaj mało tego, że nie będzie naciągał, to jeszcze wytworzy nam energię elektryczną. Nie? Czyli zaoszczędzimy podwójnie na eksploatacji pasa i a poza tym ta bezwładność też by musiała być hamowana hamulcami. Nie? W związku z tym, a tak to mamy energię, mniejsze zużycie hamulców Panie Bolesławie, jak to się dzieje, że mamy akumulator, który powiedzmy oddał nam trochę energii do rozruchu silnika. Alternator uzupełnia tą energię, w międzyczasie alternator zasila również inne urządzenia typu światła, wentylatory, radia i inne urządzenia pokładowe, ale na przykład kiedy tak akumulator przestaje już przyjmować tę dużą ilość ładunków, bo już uzupełnił sobie brakującą pojemność, tak kolokwialnie rzecz biorąc, jedziemy tylko na światełkach, nie używamy dużo innych rzeczy. Skąd alternator wie, że czy on w ogóle ma taką zdolność sobie, że on ocenia tak, aha, już nie potrzebujecie tak dużo prądu, to ja już nie będę produkował tak dużo, nie będę generował tak dużo prądu. Czy on po prostu jest tak nieinteligentnym urządzeniem, że on zawsze produkuje i zawsze próbuje coś z tym zrobić? To znaczy, to jest różnie. Mówimy o takich. W tej chwili wchodzą nowe rozwiązania, ale pomińmy to. Pomińmy to na ten moment. Tak, na ten moment pomijmy. Czyli ten regulator, on, tak jak powiedzieliśmy, on idealnie, on by chciał zawsze wytworzyć stałe napięcie. Stałego nie wytworzy, bo tutaj napięcie, obroty się zmieniają, ale również obciążenie się zmienia, ale to napięcie jest bezpieczne dla akumulatora. To nie jest za duże napięcie, nie? Tak, ale ja zauważyłem, że zmienia się natężenie prądu wypływającego z alternatora. Jak to się dzieje?
Regulator, ja na to nie potrafię powiedzieć, albo pana nie rozumie. Nie, jak przykładam cęgi no. na główny przewód prądowy, no. który dociera mi do akumulatora, no. to widzę, że na początku to jest duży prąd, a on potem z czasem zaczyna spadać. Czy to wynika z tego, że akumulator już jest naładowany i on nie... Prąd? No tak, tak. oczywiście, no bo to dopływa akumulatora. Dobrze, ale skąd to urządzenie wie, tak na dobrą sprawę? Ono nie wie. Ono nie wie, tak? Ono nie wie. Obciążenie. Działa, tak. Mhm. Nie, że alternator produkuje nam prąd, tylko my wymagamy od niego. Więc pobieramy. On zrobi tyle, ile pobieramy. I to jest nieznaczne. On nie musi wiedzieć, ile ma wyprodukować, bo on produkuje tyle, ile jest potrzebne zawsze. Tylko akumulator coraz mniej potrzebuje. Czy inne urządzenia pokładowe zawsze jakby ciągną sobie ten prąd przez akumulator? Nie, nie, nie. Nie ma tak. Nieznana jest droga. Nie? Mhm. Także tak czy siak to, co ma, no ale ta część prądu nadprodukcji jest z wyższego napięcia. Mhm. To wszystko zależy, jak jest poprowadzona instalacja, którędy tam... No zauważyłem na przykład w niektórych samochodach, że jest taki bypass pomiędzy alternatorem, rozrusznikiem i dopiero do akumulatora. Tak. Są tak po prostu pociągnięte tak, przewody. Tak, tak, tak. Ale wracając do tego, czyli alternator, tak reasumując, on będzie produkował tylko i wyłącznie tyle prądu, ile jest w stanie... On nie produkuje prądu. On wytwarza tylko napięcie. Mhm. Prąd jest skutkiem. Skutkiem, w porządku. Zapotrzebowania, nie? Mhm. On, to jest źródło i to albo możemy ze źródła wziąć więcej, albo mniej. Tak mhm. jak czyli w momencie, kiedy akumulator osiągnie to takie napięcie równe... Ten... On nie widzi akumulatora. W porządku. On widzi odbiorców jakoś dobrze, tam. Dobrze, czyli mamy różnica potencjałów? Nie, czy napięcie? Nie. Napięcie. Napięcie, okej, okay, w porządku. Decyduje. Napięcie, on ma tam wytworzyć 14,4, ale jak jest obciążenie przy dużych obrotach, ale jak jest obciążenie, on no nie jest w stanie tego obciążyć, to mu napięcie spadnie tam o 0,2 czy o 0,3, w zależności od obciążenia. Nie? Czyli on daje dokładnie tyle? Starasz się mieć stabilne napięcie. Stabilne napięcie? Starałem się, ale nie zawsze jest możliwość. Czyli, taka, bo albo obroty są za niskie, albo obciążenie za duże. Dobrze, i teraz jakby drugie pytanie, czy jeżeli akumulator i inne urządzenia potrzebują mniej, tak naprawdę. To on cały czas ma to samo napięcie. To on cały czas ma to samo napięcie, ale chce mieć to samo, ale jak to się dzieje, że po prostu tego prądu jest mniej? Przez to, że wyrównuje się to napięcie, czy... No. Wiecie, o co mi chodzi? Tak, no, prądu jest mniej, ponieważ urządzenia nie pobierają. Nie chcą pobierać. Aha, nie chcą pobierać, no, tak? Nie chcą pobierać. Dobra, w porządku. I za to odpowiada regulator? Nie, no, on wytwarza napięcie. On... Mhm. Jego zadaniem jest tylko utrzymać napięcie, nic więcej. On nie widzi prądu. W porządku. Jeśli weźmiemy baterię, z której możemy wziąć 1000 amper, ale podłączymy coś sobie, że 30, no to dalej akumulator odda tylko 30. Tak samo działa alternator. To, że on może dać 150, ale chcemy tylko 30, to bierzemy 30. Ten regulator w ogóle nie wie, ile prądu pobiera. Regulator odpowiada tylko za napięcie. Tak. W tym wykonaniu, tak. W porządku. Drugie pytanie w tej sesji, które panu chciałem zadać, to jest nowoczesne rzeczy, czyli alternatory, rozruszniki. Jak rozumiem, bardziej chodzi o to, że producenci rezygnują z rozrusznika i próbują tą funkcję rozruchu zostawić w alternatorze? Tak, nie do końca. Sam rozrusznik w przypadku zimnego silnika dalej występuje. W przypadku start-stopów, gdy się zatrzymujemy na światłach, mamy naładowany akumulator już, jest rozgrzany silnik, to uruchamia się na przykład BSG, bo to już nie do końca jest alternator. I sama konstrukcja polega na tym, że on jest tą maszyną odwracalną, jak pan Bolesław wcześniej wspomniał. Uruchomimy silnik już, który jest rozgrzany, który ma dużo mniejsze opory ze względu na gęsty olej chociażby. I kolejną funkcją, którą do tego jeszcze spełnia, jest to, że potrafi doładować przy przyspieszaniu silnik. Nie? Czyli on generuje dodatkowo jakąś tam 15 czy 20-konną moc. Tutaj mówisz o alternatoru rozruszniku, tak? Tak. Dobra. A teraz, jeżeli mamy pojazdy hybrydowe, czyli te pojazdy, w których jest ten silnik elektryczny, który nam pozwala przynajmniej w miękkich hybrydach ruszać bez takiego typowego odpalenia, to tam, jak rozumiem, wtedy rozrusznik nie występuje i mamy tylko i wyłącznie alternator. Rozrusznik? Bywa też. Bywa też? Do zimnego silnika. Do zimnego, tak? Tak.
Ale są takie hybrydy, które nie mają tego alternatora takiego, nie? Klasycznego. Tak, mają klasyczny, nie taki. No. A teraz, wszystko zależy od konstrukcji. A teraz, dobra, to jak jest skonstruowany ten alternator rozrusznik? A no właśnie. Sebastian, chcesz powiedzieć? To? No, więc to jest tak, że wspomnieliśmy o tym, że to jest maszyna odwracalna. Czyli na to, żeby się to obracało, to tu musi być wytworzone pole, prawda? A z kolei to pole, to musi być pole, które będzie napędzało. Tak? Czyli musi, to uzbrojenie będzie musiało wytworzyć napięcie, pole, które będzie się obracało. I jeżeli, a co to znaczy obracające się pole? To znaczy, że tak, niby taki biegun, który jest tutaj N, będzie się przemieszczał tu. A z kolei tutaj biegun ten S będzie się starał przyciągać do tego bieguna i będzie starał się za nim nadążać. Prawda? Mhm. Tak to działa. Nie? I to jest maszyna synchroniczna. Nie? Ale trzeba wiedzieć o tym, że tutaj nie jest takie proste, dlatego że gdy magnes tutaj jest N, a tutaj damy N, to siła działa tylko w tym kierunku, czyli nie ma żadnego momentu obrotowego. Czyli musi być lekko przesunięty. O, w momencie, kiedy ten biegun będzie tu, a ten tu, to będzie on będzie wciągany. O, wtedy jest dopiero moment. I to przesunięcie musi być, nie może przekroczyć pewnej wartości. Dlatego te rozrusznik-alternatory czy alternatoro-rozruszniki mają konstrukcję bardzo rozbudowaną i muszą mieć układ, który mierzy kąt, prawda, między tym polem a tym biernikiem. Dlatego one są bardziej skomplikowane. No ale jak wytworzyć tutaj napięcie przemienne, obrot, to tutaj napięcie trójfazowe w tym uzbrojeniu. Jakaś cewka będzie potrzebna? Nie? Musi być specjalne urządzenie, czyli wtedy już nie ma prostownika klasycznego takiego. O, nie ma takiego klasycznego prostownika, tylko w miejsce prostownika mamy układ z tranzystorami. Jest 6 albo w zależności od konstrukcji może być więcej faz, 6 tranzystorów, które kluczują, prawda? Raz, w momencie kiedy to działa jako prostownik, to one kluczują w jakiś tam sposób odpowiedni do napięcia, a jak to ma być falownik, to musi być układ, który wysterowuje tak, żeby napięcie podawane tutaj podawane napięcie podać raz w tą fazę, raz w tą. Taką kombinację, nie wnikamy to, jakąś kombinację taką, żeby to pole tutaj nam się, to napięcie podawane na uzbrojenia, żeby wytworzyły pole. I to nadąża. I to będzie nadążało za wiernikiem. I tak to jest skomplikowana dosyć historia. Ten silnik wtedy, ten alternator wtedy się zachowuje jak silnik synchroniczny. Panie Bolesławie, przed nami tutaj dwa rozruszniki. Jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Ten taka cholera ciężka jest, nie? Ta cholera też nie jest mała, ale jest znacznie lżejsza i mniejsza znacznie. To troszkę jak łódź podwodna wygląda tak tutaj, nie? Tak patrząc. No, więc specjalnie tutaj przygotowaliśmy takie dwa rozruszniki, które mają identyczną moc, nie? Tylko ten rozrusznik jest klasyczny, bez przekładni. Czyli stosując tą przekładnię planetarną, która pozwala nam, tak jak pan wspomniał w poprzednim odcinku, zmniejszyć prędkość obrotową, która tam dociera na ten Bendix, zyskujemy to, że możemy robić gabarytowo mniejsze urządzenia przy tej samej mocy. I tańsze. Dzięki temu, że wielkość silnika o tej samej mocy, o wyższej obroty, zawsze jest mniejsza od silnika, który ma tą samą moc, a mniejsze obroty. I mało tego, no przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, co jest istotne? Istotne, żeby tu były tylko nie tylko określone obroty, ale i moment, prawda? No, to
to jak mamy tutaj wytworzyć duży moment, to i musi być duża średnica. Mhm. Dobrze, widzę, że będę musiał się przestawić też w rozumieniu, w pojmowaniu tych rzeczy, o których mi tłumaczyliście, z bardziej z rozmowy poruszania tematu prąd na napięcie. Bo widzę, że bardzo często raczej wy poruszacie się pomiędzy różnicami napięć, że ten prąd płynie z źródła o wyższym potencjale do źródła o niższym potencjale. Tak, z reguły w naszym otoczeniu przeważają źródła napięciowe, a nie prądowe. Ale źródła prądowe też są. Czyli to jest odwrócenie z kolei. Bo na przykład napędy statków elektrycznych, nie? Były układy prądowe. Czyli jest tak układ zbudowany, że prąd jest stały, a napięcie się zmienia w zależności od potrzeb. Nie? No, prostowniki zresztą w starej generacji były takie, że były też bardzo często dostępne stałoprądowe. Bestery były takie, zwłaszcza do formacji akumulatorów w fabrykach. No, każdy prosty zasilacz też mają takie tanie możliwość ustawienia albo ograniczenie prądowe, albo napięciowe. W związku z tym albo mamy źródło prądowe, albo mamy źródło napięciowe. Nie? Czy ASPL, Sebastianie, jest gotowy na alternatora rozruszniki? Czy robicie już coś w tym temacie? Czy macie to w ofercie? Czy na razie to eksploatujecie, testujecie, badacie? Znaczy, mamy zakupioną maszynę, która testuje już system BSG, no bo odmian jest tak czy siak więcej. Są różne rozwiązania tych alternatorów rozruszników. My jesteśmy w stanie testować takie, które są napędzane paskiem. No są również takie, które są sprzęgnięte, czy z wałkiem, czy z innymi elementami. No i czekamy, aż się rynek rozwinie, bo póki co jest bardzo mało rozbudowany. Mówicie o rynku wtórnym, tak? Nie mówicie o rynku pierwotnym, tylko o tych zakupach na naprawę, na serwis i tego typu sprawy. Ale czy jako firma, jako ASPL jesteście gotowi, żeby takie rozwiązania dostarczać na rynek? To znaczy powoli zaczęliśmy dostarczać. My się przygotowujemy już też do sprzętowo. Nie? Zakupiliśmy maszynę, która będzie miała możliwość taką testowania. Czy to jest ta maszyna, którą testowaliśmy, ten rozrusznik, alternator, przepraszam, na dole? I ona jest w stanie też sprawdzać alternatory rozruszniki, tak? Te 48-woltowe, te rozwiązania typowo BSG. To już jest... BSG to jest skrót od czego? Belt Starter Generator. Jeszcze raz? Belt Starter Belt? Generator. Tak. Belt od paska? Tak. Dobrze. A, czyli te generatory zasilane przez pasek. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Trzecia próba kończenia. Pan Bolesław, inżynier produktu, Sebastian, inżynier produktu. Żeby nie pomylić nazwisk, macie je ładnie napisane pod spodem. ASPL. Tak, ASPL z Lubichowa, chociaż firma z korzeniami gdańskimi. Bardzo dziękujemy.